Tak. No, startujmy o 18. Chyba nie słychać dobrze. Tak. Jeszcze, przepraszam, ja jeszcze takie drobne techniczne pytanie. Czy wyciszać się między wypowiedziami, czy niekoniecznie? Jeszcze tylko tego nie wiem. Ale to jest niebezpieczne, bo potem można nie włączyć i wtedy jest głupio. Dobra. Tak, jak wyglądać. Rozumiem. Nie Oczywiście, należy bać oczywiście. się, że będzie głupio. Dobrze. Dzień dobry. Zamek Królewski wita na debacie filozoficznej pod tytułem Polska jako antycesarstwo, Iwaszkiewicz i historia. Czy tu można od razu poprawić Iwaszkiewicz i historię, bo na pewno nie będziemy rozmawiali o jednym Iwaszkiewiczu i jednej wizji historii. Są z nami znakomici goście. Pani profesor Anna Nasiłowska z Panowskiego Instytutu Badań Literackich. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami Robert Papieski, edytor i eseista, związany, jeżeli się nie mylę, ze Stawiskiem, czy tak? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. I jest z nami Radosław Romaniuk, autor dwutomowej biografii Iwaszkiewicza. Inne życie, przepraszam, zdjąłem okładkę, dlatego autor może nie rozpoznawać swojej książki, ale to tak. Poznaję i bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa. Proszę Państwa, czy człowiek może tworzyć historię? A jeżeli nie, czy w ogóle możliwa jest twórczość? Czy historia jest żywiołem wodnym, czy też możliwe jest budowanie tam, na tej rzece, tworzenie państw i kultury. To podstawowe problemy Jarosława Iwaszkiewicza. Przynajmniej będą dla nas dzisiaj jakoś tam mniej lub bardziej podstawowe. Czesław Miłosz podsumował Iwaszkiewicza kiedyś złośliwie, że za względne uznał wszystko, no bo mija. Sprowadzając wielką twórczość autora sławy i chwały do banału. Ale czy właśnie umiejętność uchwycenia banału wielkiej historii nie jest wspaniałym osiągnięciem Iwaszkiewicza? A jednocześnie to poeta tworzący gospodarstwo polskiej poezji. Poeta marzący o sobie jako księciu z rodu Piastów. Poeta przymierzający się do kostiumu kreatora zbiorowej wyobraźni. Jak myśleć o tych dziełach, o tych ambicjach i o tych grymasach wielkiego polskiego twórcy Jarosława Iwaszkiewicza? Ja może, to może tyle wstępnego
zarysowania pola. Ja nie będę teraz naszych gości specjalnie dalej zagadywał kolejnymi pytaniami i problematyzacjami. Oczywiście od czasu do czasu postaram się jakoś może delikatnie wspomnieć o własnych interesach czytelniczych, bo wszyscy tu przychodzimy z własnym czytelniczym interesem i o nich będziemy rozmawiać. Oddałbym głos na początku pani profesor Annie Nasiłowskiej. Ja tu widzę przede wszystkim dwa problemy, które są trochę odrębne. Pierwszy problem to jest wizja historii w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. I to jest temat duży, o którym pewnie będziemy mówić. A drugi problem, sam Iwaszkiewicz wobec historii. Iwaszkiewicz jako człowiek, jako twórca, ale i po prostu postać zachowująca się wobec konkretnych kryzysów, zajmująca takie lub inne pozycje, odmienna niż powiedzmy inni skamandryci. Ja się dużo zajmowałam Wierzyńskim, widzę jak bardzo oni się różnili w swoim podejściu do Piłsudskiego na przykład. Iwaszkiewicz nie był miłośnikiem Piłsudskiego właściwie nigdy, mimo że cechowało go w pewnych epokach przede wszystkim takie oczekiwanie na wielką postać, która się pojawi. To może tytułem zagajenia, żeby starannie oddzielić, a może trochę uporządkować naszą dyskusję, że czym innym jest biografia Iwaszkiewicza, o której już wiemy bardzo dużo, a czym innym jest twórczość, w której pewna refleksja historiozoficzna się pojawia. Ja tak czytając jeszcze raz biografię Radosława Romaniuka, gdzie rozbudowane są te początki Iwaszkiewicza, miałam takie wrażenie, że jeszcze raz patrzę na tego twórcę, o którym pisałam i tak dalej, z troszkę innej perspektywy i widzę go jako człowieka, który urodził się w innym państwie i jakby jego potrzeby intelektualne, skłonności, no pewien temperament okazywany wobec historii odpowiadał zupełnie innej epoce niż przyszło mu żyć. Innej pewnie pozycji społecznej, ale to mniejsza. O co chodzi z tą epoką? Iwaszkiewicz był przede wszystkim takim partnerem długiego trwania. Tymczasem przyszło mu żyć w epoce, w której co 20 lat, co 5, co 10 zmieniało się właśnie wszystko, konfiguracja. Zmieniały się państwa, zmieniały się sojusze, zmieniały się rzeczy, które są możliwe i niemożliwe. To ja tyle na razie. A jeżeli tak, przepraszam, drobna interwencja na bieżąco, a nie, pani profesor jest historyczką literatury, nie miałaby pani profesor ochoty jakoś zastopować Miłosza w jego podsumowaniu Iwaszkiewicza? Mnie szczerze mówiąc, za każdym razem, kiedy czytam miłoszowskie podsumowania iwaszkiewiczowskiej historiozofii, bardzo, bardzo, bardzo się denerwuję. To znaczy, że to jest taka trochę próba ustawienia autora, którego się przeżyło i którego chce się odpowiednio, no trochę sobie historyczno-literacko podporządkować. Iwaszkiewicz miał taki moment, kiedy przyjaźnił się z Miłoszem i to wzajemnie. Miłosz był
jako młody człowiek, zafascynowany Iwaszkiewiczem jako osobowością. Ja to jego podsumowanie odbieram po pierwsze jako niesprawiedliwe, ale po drugie ono jest też wyrazem pewnych kłopotów w mówieniu o Iwaszkiewiczu. Iwaszkiewicz zawsze równoważy kwestie egzystencjalne, takie uniwersalne spojrzenie na człowieka, na problemy, na miłość i tak dalej, z wizją historyczną. I prawdę mówiąc, ta pierwsza część jest właściwie dla niego bardziej istotna niż wizja historyczna. Na przykład w Sławie i Chwale, trzytomowej wielkiej powieści epickiej, ani razu nie prowadzi swoich bohaterów jak Lew Tołstoj na wielką bitwę i nie widzimy ich jako głównych rozgrywających w historii, bo taka jest jego wizja człowieka, artysty i tego, co jest naprawdę ważne. Natomiast wydaje mi się, że i Miłosz, i Iwaszkiewicz mieli wbrew pozorom więcej wspólnego niż się wydaje w swoim patrzeniu na historię. Obu nie pociągało na przykład włączenie się w powstanie warszawskie. Włączenie się czynne, chociaż historia im taką szansę dała. No tak, to prawda, chociaż ja w styczniu na debacie o Baczyńskim wyrażałem swoją irytację, przepraszam, znowu mówię o swoich irytacjach, irytację po przeczytaniu fragmentu właśnie Innego życia biografii Iwaszkiewicza, o spotkaniu Baczyńskiego z Iwaszkiewiczem, na którym ten, no mam wrażenie, że pchał mocno Baczyńskiego w stronę pewnego komentatorstwa politycznego, nie politycznego, no tak, politycznego komentatorstwa poetyckiego, ale to do tego, ale to jakby zostawmy te wątki. Radosław Romaniuk, jakby tak pomyślałem o, jakby, czy zacząłem myśleć o tym, czy rzeczywiście Sława i Chwała nie jest tołstojowska, ale może to jakby w pewnym momencie pojawi się albo nie pojawi, natomiast oddaję głos już bez dalszych wypowiedzi. Tak, bardzo dziękuję. To ja tak pozwolę sobie ad vocem do tego, co pani profesor powiedziała. To rzeczywiście było bardzo cenne i bardzo trafne zarysowanie problemu. Z jednej strony ta jakaś taka dyspozycja Iwaszkiewicza związana z długim trwaniem, z przeżywaniem świata w kategoriach troszkę ahistorycznych, a z drugiej strony biografia, która jest zanurzona bardzo mocno w burze historii. I myślę, że właśnie to długie trwanie było dla Iwaszkiewicza tak naprawdę lekarstwem na te burze. Było jakąś ochroną przed nimi. Wskazuje się bardzo często i bardzo często trafnie bardzo mówi się o Iwaszkiewiczu jako o człowieku o takiej świadomości agrarnej, o takim człowieku, który bardzo mocno jest związany z ziemią, z rytmami świata, z rytmami ziemi. Dzisiaj mamy pierwszy dzień wiosny, tak pomyślałem sobie, że organizujemy tę debatę filozoficzną o Iwaszkiewiczu w pierwszy dzień wiosny i to jest właśnie filozofia Iwaszkiewicza. Tak można byłoby zażartować. Właśnie ten początek, znowu początek obrotu pór roku. Więc ten ruch historii był dla niego takim ruchem kołowym, ruchem powtarzania się, ruchem krążenia. I on był wbrew pozorom bardzo jednostce wrogi, bo można było odnaleźć jakąś
jakiś spokój, jakiś sens w widzeniu, że świat krąży ciągle swoją koleją, że świat jest obojętny, ale jakoś w tej kolistości doskonały, ale można było też odczuwać, jak bardzo człowiek jest w tym ruchu skazany na porażkę, skazany wręcz na kolejną powtarzalność porażek. To było coś, co Iwaszkiewicza bardzo, myślę, trapiło i też próbował to w tych swoich takich epickich diagnozach ująć, bo kiedy czytać Sławę i Chwałę tak uważnie, to zauważymy, że tam są paralele między postaciami z różnych pokoleń. Te postaci odtwarzają właściwie jeden i ten sam los. Co jakiś czas Iwaszkiewicz każe im robić bardzo podobne rzeczy. I to są zawsze inne rzeczy, ale zawsze też te same. Inni są aktorzy, którzy wypowiadają te same kwestie, przeżywają te same uczucia. To było jakoś iwaszkiewiczowskim, mam wrażenie, problemem. Natomiast właśnie ta różnica między rytmem historii, tym rytmem kosmicznym, a po prostu jednostkową egzystencją, jakaś tutaj bardzo wielki kontrast. I z pewnością ta świadomość agrarna, jakaś świadomość kosmiczna pomagała mu w tym, aby się z tą bolączką mógł zmierzyć. Pewnie zaraz będę jeszcze o tę agrarność dopytywał, bo już w kuluarach zasygnalizowałem pewne niepokojące elementy, które przeczytałem w podróżach po Polsce, ale to może zaraz. Bardzo mi się podobało to, co Radosław Romaniuk powiedział o porażkach i powtarzalności porażek, bo rzeczywiście to jest jakiś taka bardzo... bardzo mocna strona tego dzieła. Dobrze, ale ja pozwolę sobie komentarz zachować do następnej tury i głos oddaję Robertowi Papieskiemu. Wolę sobie jeszcze odnieść się do tego, co powiedziała pani profesor w związku z nieuczestniczeniem Iwaszkiewicza w Powstaniu Warszawskim, choć miał do tego okazję. No on uczestniczył tylko niezbrojnie, nie na ulicach Warszawy, a przez ludzi uciekających przed hekatombą Warszawy, poza Warszawę, więc tutaj w Stawisku, tutaj gdzie właśnie jestem, bo mówię ze Stawica, z gabinetu Jarosława Iwaszkiewicza i tu, gdzie teraz mam nogi, państwo tego nie widzą, pod biurkiem Iwaszkiewicza, pod koniec Powstania Warszawskiego spał Jerzy Andrzejewski z żoną, więc być może mam stopy tu, gdzie Andrzejewski miał głowę. W tym między innymi zawiera się udział Iwaszkiewicza w Powstaniu Warszawskim, w niesieniu pomocy ludziom poprzez przyjmowanie ich pod dach Stawiska. Co do też jeszcze chciałbym wrócić, bo tak się złożyło, że opracowywałem list Iwaszkiewicza. To zdanie Miłosza dotyczące Iwaszkiewicza, czy koncepcji też historii Iwaszkiewicza jest dużo bardziej skomplikowane niż to, co panie Aleksandrze powiedział, bo można wyjąć jeden cytat z Miłosza i oczywiście uprościć, zbanalizować koncepcję, czy zdanie Miłosza na temat koncepcji historii Iwaszkiewicza, natomiast to jest dużo szerszy, również dla Miłosza, problem związany właśnie ze zdaniem Iwaszkiewicza na temat historii. To, co Miłosz pisze bodaj w Roku Myśliwego o tym, jak dużo zrozumiał z zachowania się Iwaszkiewicza,
po tym, jak Iwaszkiewicz tu w Stawisku przeczytał na wieczorze, takim swoistym okupacyjnym wieczorze autorskim, swoje opowiadanie Bitwa na równie Sedżmur, napisanym w 1942 roku. Wtedy miło zrozumiał też właśnie postawę Iwaszkiewicza polityczną, wysłuchawszy tego opowiadania. Jeszcze od innej strony, trzeciej strony, zaczynając moją wypowiedź, nawiążę do tego, co Radosław jakiś czas temu powiedział o mnie, bardzo mi się to spodobało, nazwał mnie fanatykiem szczegółu. Myślę, że taki tytuł zobowiązuje i pozwolą Państwo, że zacznę też od szczegółu, tym samym od Iwaszkiewicza, od jego biografii i życia. Jak powiedziałem, siedzę tutaj w gabinecie Iwaszkiewicza. 10 metrów ode mnie jest sypialnia i łóżko z takim drewnianym oparciem i to oparcie jest wytarte. Wytarte przez głowę Iwaszkiewicza. Stało się tak dlatego, że to łóżko po prostu dla Iwaszkiewicza, który mierzył 1,86 m wzrostu, było za krótkie. I on radził sobie w taki sposób, że układał stosik z poduszek i sypiał pół leżąc, pół siedząc. Tym samym głowę miał podczas snu na oparciu łóżka i dlatego je wytarł. Dla mnie to jest jedna z ważnych cech Iwaszkiewicza. To znaczy, można przecież pomyśleć sobie, że Iwaszkiewicz mógł łóżko zmienić, kupić inne i spać tak, jak, tak, żeby było mu wygodniej, a nie żeby narzekał w dzienniku, że przez całe życie spał w za krótkim łóżku. Ale mimo to bardziej, znaczy starał się dopasować do rzeczywistości, niż tę rzeczywistość nawiąć do własnych potrzeb, nawet we własnej sypialni. I tym samym, jeżeli pamiętamy o tej cesze osobistej charakteru Iwaszkiewicza, być może łatwiej nam będzie zrozumieć jego wybory polityczne, jego też twórczość, jego bohaterów, utworów literackich. Też na zacznę na razie, przynajmniej, żeby nie przedłużać też mojej wypowiedzi, bo pan Aleksander w jednym z takich maili przed spotkaniem zaproponował, byśmy też zwrócili uwagę na motyw psa u Iwaszkiewicza. Poszedłem tym tropem, przeczytałem po raz kolejny, bodaj piąty, opowiadanie z psem, ale za każdym razem, z każdym utworem Iwaszkiewicza tak jest, że za każdym razem, kiedy czytam, czy wyczytuję coś nowego, widzę coś nowego niż w poprzednich lekturach. I tym razem też tak się stało. To, co zwróciło tym razem moją uwagę w tym opowiadaniu, to, no, to oczywiste, ten pies jest takim przewodnikiem po świecie zmarłych. To jest jedna z cech symbolicznych w ogóle psa jako takiego. I to duży pudel prowadzi Iwaszkiewicza do takiego dziwnego domu, gdzie spotyka bardzo dziwnego mężczyznę. Ten mężczyzna może być albo jakimś starszym alter ego samego Iwaszkiewicza, może być Mefistofelesem, może być personifikacją śmierci, tym wszystkim jednocześnie też może być. I podczas rozmowy Iwaszkiewicza z tym mężczyzną pojawia się taki motyw paskalowski samotności człowieka we wszechświecie. Iwaszkiewicz mówi, że kiedy kiedyś pływał w młodości łódką i widział gwiazdę, to spytał tej gwiazdy, co ta gwiazda wie o Iwaszkiewiczu. Gwiazda odpowiedziała, że nic nie wie. Iwaszkiewicz odpowiedział z kolei, że też on o niej nic nie wie. Jest obopólna niewiedza w kosmosie między człowiekiem a nieboskłonem, czyli gwiazdami w ogóle. Ten mężczyzna wtedy odpowiada Iwaszkiewiczowi, że lepiej nie mówić o takich przestrzeniach nieskończonych, bo to jest schizofreniczne. Na co Iwaszkiewicz odpowiada, że myślenie w ogóle człowieka ma charakter schizofreniczny, ponieważ schizofrenia jest brakiem sensu we wnętrzu człowieka.
I tak jak nie wiemy nic o gwieździe, tak nie wiemy nic o sobie. Tym samym schizofrenik mógłby być postrzegany jako ktoś, kto jest szczery do bólu. To znaczy ktoś, kto przyznaje się, że on nie widzi sensu w ogóle, ani w sobie, ani poza sobą. Natomiast ktoś, kto mówi, że widzi sens, obdarza coś sensem, już dokonuje pewnego złamania rzeczywistości, gdyby tak interpretować tę scenę. I tym samym można to odnieść do historii. Czy w ogóle postrzeganie historii w taki sposób, by znaleźć w niej sens, jest uzurpacją rozumu? No, gdyby się trzymać tego opowiadania i tej interpretacji tej sceny, to tak, byłaby to jakaś uzurpacja rozumu po to, żeby zapewnić sobie chociażby spokój wewnętrzny takim poczuciem rozumienia tego, co się przydarza nam, czy w ogóle społeczności, wspólnocie, do której należymy. Może to przerwę w tym miejscu, żeby też nie przedłużać mojej wypowiedzi. Jeszcze na pewno wrócę do tej takiej bardziej jednostkowej, czy tego aspektu biograficznego, szczegółowego, dotyczącego Iwaszkiewicza. Bardzo dziękuję. Wspaniała wypowiedź. I dziękuję też za polemikę, za polemikę ze mną, bardzo się na nią ucieszyło. Im szybciej, tym lepiej. Proszę Państwa, ja muszę powiedzieć, dla mnie Iwaszkiewicz, ja jestem niesłychanie wdzięczny i zadłużony u Iwaszkiewicza. To znaczy Iwaszkiewicz jest dla mnie człowiekiem, autorem, który utworzył, że tak brzydko powiem, dla mnie polski krajobraz. To znaczy to jest autor, który nauczył mnie patrzeć na i doceniać krajobrazy polskie, ale ten krajobraz, co ważne, wydaje mi się nie być niehistoryczny. To znaczy, że to jest właśnie człowiek, który ma wielką świadomość, autor, który ma wielką świadomość historyczności krajobrazu, bardzo niesłychanie rzadką. Więc to jest mój wielki dług. To znaczy, to jest naprawdę mój wielki dług wobec Iwaszkiewicza. To znaczy, że otworzył dla mnie wielkie, niesłychanie ważne dla mnie doświadczenie. I to jest dla mnie też pisarz, bardziej pisarz niż poeta tutaj, bardzo wiślany. To znaczy za każdym razem widząc nadwiślański krajobraz, poświęcam jedną wdzięczną myśl Jarosławowi Iwaszkiewiczowi i temu, że nauczył mnie smakować Wisłę i jej piaski i Olsze. Tym bardziej się zdziwiłem, tym bardziej to wydaje mi się jakieś bardzo charakterystyczne, znaczy w dziwny sposób charakterystyczne, fragment z Iwaszkiewicza z książki Podróże do Polski. Artykulik, esejk z 1937 roku pod tytułem Wisła, kiedy ku swojemu zgrozie i przerażeniu przeczytałem, że w 1937 roku Iwaszkiewicz postulował regulację Wisły. Pisze, jakby odcinam się jak mogę, ale to wydaje mi się rzeczywiście ważne, ciekawe i dużo rzeczy tutaj się zbiera. Więc tak pisze Iwaszkiewicz. Więc także dochodzi się do tej konkluzji, że pomimo piękna, jakie rozsiewa naokoło siebie nieuregulowana dzika Wisła, pomimo czaru jej niezmierzonych głębi i napadów nagłych i potężnych, musi być Wisła uregulowana. To, co dotychczas się zrobiło w tym kierunku, jest nędzne i niedostateczne.
kończy się ten esejik takimi słowami. I pytam się siebie i innych, dlaczego to u nas tak jest? Nowoczesna Gdynia i drewniane, nieużyteczne harhary na rzece. Wielka sztuka i oranie prawie sochą. Dzikie zagony wody i przeciwstawianie im tylko gołej, mocnej zapewne, ale gołej ręki. Czy temu winne naprawdę jedynie zabory? Syn jednego z inżynierów wodnych, z którym rozmawiam, powiada mi, że na uregulowanie Wisły trzeba iluś tam miliardów złotych i 20 lat pracy. Boże drogi, mówię, ile wy więc macie do zrobienia? O ile tak będzie szło jak dzisiaj, to i my tego nie dokonamy, odpowiada świadomy widocznie spraw fachowych chłopiec. Piękna, ale i smutna jest Wisła. To jest w ogóle bardzo ciekawe. To jest w ogóle bardzo ciekawy esejk. Ja nie chcę teraz tego fragmentu i tego pewnego jednak oburzonego zdziwienia zagadać swoim komentarzem. Oddaję głos Radosławowi Romaniukowi. Marzyłem, żeby to skomentować, bo mnie to też jakoś może nie porusza, ale rzeczywiście bawi. Iwaszkiewicz tam wcześniej w eseju Wisła cytuje Żeromskiego i jego taki pean na cześć właśnie uporządkowania Wisły. I mam wrażenie, że u niego ten pomysł jest taki troszeczkę właśnie z Żeromskiego. Natomiast z pewnością on pisze o nim z takim pozytywnym nastawieniem tylko dlatego, że wie, że to jest niemożliwe. Że on pisze o czymś, czego tak naprawdę nie chce. Pisze o czymś, co nigdy się nie zdarzy. Nigdy Polacy nie będą w stanie sobie z tą rzeką poradzić. Bo rzeczywiście to jest dla niego symbol właściwie Polski. On też cytuje takie znakomite zdanie Żeromskiego o tym, że jak się spojrzy na mapę, to ta Wisła wygląda jak orzeł. To jest rzeczywiście jakaś metafora Polski, ale to jest też metafora polskiej historii. On może marzyłby, żeby ta Wisła była inna. Marzyłby na przykład, żeby ludzie tak miło i bezpiecznie mieszkali blisko tej rzeki. Żeby przychodzili do tej rzeki bez strachu. Jak to wygląda, jeśli pomyślimy, że Wisła jest jednak jakimś symbolem polskiej historii? Ta właśnie nieuregulowana, która nigdy nie zostanie uregulowana, nigdy nie będzie bezpieczna, przewidywalna i taka spławna i jakoś wzięta w ryzy przez człowieka. On w pewnym momencie pisze o Wiśle, że ona nie jest taką królową, do której kolan lud się garnie. I pisze coś takiego. Ludzi, którzy ku niej przychodzą, ogarnia nie miłość i wdzięczność, ale strach przed jej ślepym i nieopatrznym gniewem, który może zniszczyć każdej chwili plony nie tylko tegorocznej pracy, ale dziesiątkami lat użyźniane pola obrócić w dzikie piaszczyska. To jest jakaś rzeczywiście metafora polskiej historii. Najlepsze, co można zrobić, to jest schronić się gdzieś daleko od tej rzeki i starać się bezpiecznie przetrwać. Myślę, że dlatego on podjął taki intelektualny eksperyment, żeby pisać o tym, a jakby to było, jakby wyglądała Polska, gdyby ta rzeka była taka porządna, taka przewidywalna, nie taka niebezpieczna. Ale wiedział, że to jest absolutnie nie do zrobienia i rzeczywiście wiedział, że ona zawsze taka była i zawsze będzie.
Niezwykle trafne było to, co powiedziałaś, Alku, o historyczności krajobrazu. Iwaszkiewicz w Wiśle widział rzeczywiście średniowiecze polskie. On je widział bardziej może niż w budowlach romańskich czasem. I tą historyczność krajobrazu zresztą przywiózł z Ukrainy, którą też tak odbierał, jakby czując w krajobrazie ukraińskim czasy Chmielnickiego, czasy potopu, czasy trylogii. I to było w nim jakoś jakieś genetyczne. Czy to jest rzeczywistość, którą trzeba uporządkować, wziąć w ramy? Myślę, że nie. On był pewny, że tego nie da się zrobić. I był pewny, że jedyne, co można zrobić, to właśnie kontemplować nią i się nią jakoś zachwycać. Cieszę się z powodu mocnego głosu przeciw regulacji Wisły. Ach. Nie, żartuję. Znaczy, był naprawdę ostatnim człowiekiem, który by był z tego zadowolony. Natomiast no, to był taki dla niego intelektualny eksperyment związany z tym, czy można sobie wyobrazić jakoś inaczej polską historię. Taką przyjaźniejszą jednostce, żeby można było usiąść nad tą rzeką i zbudować nad nią dom i prawda, po prostu być tam. Nie, nie można i nigdy nie będzie można. Tak, i dzisiaj, to w ogóle jest... dzisiaj to znowu widzimy. To jest w ogóle świętokradczy eksperyment trochę dla niego samego. Znaczy, więc... Ale to bardzo mi się, tak, bardzo mi się ta interpretacja podoba, ale mi w tym eseju zwraca, znaczy ja zwracam uwagę na coś jeszcze, bo tam, co wydaje mi się w ogóle być ważne bardzo też dla Iwaszkiewicza w ogóle, on tam pisze o zawichoście i o katedrze w zawichoście. To chyba jest w każdym razie romańskim kościele. Jakby pisze o tym, jak to nowe budowle, nowe domy zaburzyły widok na romański kościół. I tak to komentuje. Czy to, że te parę setek chłopców przytuliło się na wzgórzu świątyni mistycznej i uczą się pracować, czy to jest ważniejsze, co jest ważniejsze? Bo bez tego zbijaliby bąki i bili się między sobą, albo by wegetowali marnie. Czy ważniejsze jest to, że przez tę ich umiejętność pracy, przez uratowanie ich od ciężkiego, smutnego losu, niechby i częściowo tylko uratowanie, to i to już dobrze, zepsuło się ten klasztor starożytny, że się przybudowało do romańskiej przepięknej budowli straszny gmach z niebielonej rudej cegły, że się nie odnawia fresków, gdzie jakiś malarz wymalował wieczne biegi koła żywota, że dzworniki refektarza popsute są przez żelazne tokarnie i tym podobne barbarzyńskie sprawy. Ale i tam pisze dalej, że niestety Zawichos nie posiada kolei i o biedzie tego miasta. Ale tu dalej pisze, a może to ważne, że srebrne blaszki, czyli jakiś skarb klasztorny, przepadły teraz na wieki wieczne i tym samym zagubiło się jedno z ogniw pomiędzy dawnymi a nowymi mieszkańcami tego wysokiego i pobożnego grodziszcza. Ja chciałem powiedzieć, że to jest naprawdę strasznie mądre ujęcie. To znaczy on tutaj jakby mało kto w polskiej kulturze jest zdolny do tego typu całościowego i w najlepszym sensie tego słowa gospodarskiego ujęcia całości
stosunków kulturalno-gospodarczych, że się tak wyrażę. Dlaczego jakby to, co mi przychodzi, bo to można oczywiście w bardzo różne strony rozwijać, kończąc na rozmowie, czy to śmieszne, czy nieśmieszne, czy to poważne, czy niepoważne, że Iwaszkiewicz się kazał pochować w stroju górnika, ale właśnie nie chciałbym to dochodzić. To, co ja tu widzę i co wydaje mi się niesłychanie wyróżniające Iwaszkiewicza na tle właściwie większości polskich pisarzy dwudziestowiecznych, jest to, że on podstawową zamożność jednostek i społeczeństwa chciał traktować jako potrzebę duchową, która nie powinna, jakby którą należy, o której należy łącznie myśleć z zupełnie niedrugorzędnym problemem, na przykład właśnie ciągłości kulturowej, czy też jakiejś jedności krajobrazu. W sensie to jest coś, co bardzo rzadko było wypowiadane. I to jest jakąś niesłychaną zdobyczą, że on sobie wypracował tego typu ujęcie. I teraz jakby przepraszam, że jeszcze chwilę przedłużę mój komentarz, ale miesiąc temu prowadziliśmy tutaj rozmowę o urbanistyce, o planowaniu polskich miast i czytałem fragmenty takiego manifestu awangardowego, urbanistycznego z lat 20., w których autorzy mówili o tym, że każdy człowiek ma prawo do dostępu do powietrza, do światła, do ciszy, przestrzeni i zieleni. I że jest to jakby, i że wynika to z prawa każdego człowieka jako istoty biologicznej. To mnie bardzo zaciekawiło w tym sensie, że oni bronią, że to, co wydaje się być potrzebą duchową, autorzy tego manifestu bronili jako potrzeby biologicznej. Tutaj Iwaszkiewicz jakoś ujmuje to od drugiej strony, to znaczy porządne warunki mieszkaniowe, warunki pracy, warunki dojazdu traktuje jako potrzebę duchową, jako walkę o kulturę również. Dobra, to mógłbym jeszcze bardzo długo prowadzić, ale może nie ma sensu. Jeżeli Radosław Romaniuk jeszcze chciałby na ten temat, to zapraszam, a jak nie, to głos podam dalej. Dziękuję. No dobrze, to w takim razie oddaję głos pani profesor Nasiłowskiej. No tak, wniosło nas w stronę natury, ale tak właśnie jest u Iwaszkiewicza, że ten element kulturalny i naturalny jakoś współistnieją. Jego wizje czasem są kosmiczne, uniwersalistyczne, widzi świat z perspektywy gwiazd. Wracając do wizji historii, a chciałabym powiedzieć, podkreślić taki pewien rodzaj fatalizmu Iwaszkiewicza i jego skłonności konserwatywne w epoce, która konserwatyzmowi absolutnie nie sprzyjała, nie dawała żadnego pola. I przypomnieć chciałabym sprawę, o której kiedyś napisałam, ale to przypomnieć można wobec innej publiczności. Mianowicie byłam uczestniczką seminarium pani profesor Marii Janion. Ona w pewnym momencie
omawiała wizję historii u Iwaszkiewicza, czym się sama zajmowała, ale z całą pewnością było to skierowane wobec jakiegoś doktoratu, który w końcu nie powstał, jak mi się wydaje. Ale na seminarium, na którym omawialiśmy bitwę na równinie Sedżmur z 1942 roku, zaprosiła specjalnie panią profesor Marynę Żmigrodzką, z którą się bardzo przyjaźniła, była to jej jedna z najbliższych współpracownic. One tak po prostu dialogowały ze sobą. Dla Janion dialog był no, formą tworzenia własnej myśli i uważała, że także jej eseje muszą być przedyskutowane. No, a Maryna Żmigrodzka przyszła na to seminarium, żeby właściwie wygłosić jeden komentarz. Ona była na jakimś konspiracyjnym wieczorze w Warszawie, gdzie został zaproszony Jarosław Iwaszkiewicz i czytał opowiadanie Bitwa na równinie Sedżmur. Uczestnicy tego wieczoru zamarli po prostu. Rok 42, przypomnę. No, takie nastawienie mocno aktywistyczne. Zresztą no, nie urodziliśmy się niedawno, wiemy, że takie okresy są. I polski pisarz przychodzi z takim opowiadaniem, które właściwie jest przestrogą przed jednoznaczną próbą popychania historii w jakimś określonym kierunku, próbą osobistą jednostki, małej jednostki, bo dzieje się coś trzeciego, dzieje się coś innego, czego w ogóle nie można sobie wyobrazić. To oburzenie ówczesnego audytorium zestawione z opowiadaniem Iwaszkiewicza, które przeczytałam na nowo i rzeczywiście ono ma taki charakter, chociaż jedynie data 1942 postawiona pod tekstem pozwala je zinterpretować w wystarczająco dramatyczny sposób wobec okoliczności, które wtedy zaistniały w Polsce. Ja tutaj no, nawiązałam do długiego trwania. Aha, chciałabym też zaprotestować przeciwko jednoznacznemu nawiązywaniu do motywu pochowania Iwaszkiewicza w mundurze. To oczywiście jest jakiś symbol nieszczęsny, który krąży. Przecież Iwaszkiewicz sam mi się to podoba. Żartował raczej niż. A chciałabym nawiązać do tej koncepcji długiego trwania. Ona jest dla Iwaszkiewicza jak, ja samo określenie przeniosłam po prostu ze szkoły Annal, gdzie mówi się longue durée, długie trwanie. Natomiast dla Iwaszkiewicza jest to ważna kategoria, rozpatrywanie świata właśnie w perspektywie długich procesów. Ja, przepraszam, ja Boże broń nie podnosiłem ręki na Iwaszkiewicza za mundur. Ja bardzo muszę powiedzieć ten gest. Lubię i podoba mi się to, że było go na to stać. Natomiast zastanawiam się, bo pani profesor tak mocno rozdziela ten porządek egzystencjalny, naturalny i historyczny. Ja nie wiem, no właśnie nie wiem, czy słusznie, bo z jednej strony, no tak, tu jakby przez ostatnie dni czytałem właśnie nowo wybór poezji Iwaszkiewicza z Biblioteki Narodowej i rzeczywiście,
jakby tak przeplatają się te wątki, powiedzmy, erotyczno-krajobrazowe i historyczno, i ślady intensywnej konsumpcji kulturalnej. Ale ja no właśnie nie wiem, czy one nie wpadają jednak w siebie ciągle i czy ten moment skrzyżowania nie jest najciekawszy. Jest pani profesor. Tak. Tak, zgadzam się z tym. To oczywiście się rozdziela w celach takich intelektualnego uporządkowania, wskazania, to jest to, ale u Iwaszkiewicza jest ten splot. Ten splot czasami pojawia się właśnie w taki sposób, że jakaś data, moment napisania wiersza świadczy o tym, że był to moment historycznie niesłychanie skomplikowany i niesłychanie dramatyczny. Tymczasem on proponuje dystans i właśnie perspektywę biologiczną, uniwersalistyczną. Natomiast w tej swojej perspektywie kulturowej też jest bardzo oryginalny. On właściwie jest jednym z nielicznych pisarzy polskich, który aktywuje taki mit południa. Wydaje mi się, że to jest też związane z tym spojrzeniem, które on w gruncie rzeczy przeniósł z Ukrainy. To jest zresztą bardzo ciekawa sprawa, że to jest Ukraina, która już nie istnieje. To nie jest ta Ukraina. Chociaż jest i ta. On widział Ukrainę jako taki kraj wielu kultur. Pokazywał ją w dialogu pomiędzy różnymi kulturami typu rosyjska ziemiańska, rosyjska arystokratyczna, a artystyczna polsko-ziemiańska. Ja może przypomnę, że Sława i Chwała zaczyna się w Odessie. Natomiast Iwaszkiewicz był takim człowiekiem, który upominał się w pewnych momentach o takie bardzo trudne do zgryzienia motywy. Na przykład w listach Eleutera do Felicji, drukowanych tuż po zakończeniu II wojny, pojawia się taka tęsknota za tymi dobrymi Niemcami, za złożonością kultury niemieckiej, której przecież nie można wykreślić z Europy. To znaczy, no, to, czy to jest dawna Ukraina? No, na pewno jakoś tak, ale teraz patrząc na wojsko ukraińskie, ma się wrażenie dużej też różnorodności. Dużej czasem pięknej, znaczy pięknej różnorodności kulturowej. Jeżeli chodzi o Sławę i Chwałę, pierwszy tom, to ja muszę podzielić się swoim wrażeniem. Ja tak wspaniale, realistycznie opisanych stosunków polsko-ukraińskich nie czytałem gdzie indziej w polskiej prozie. To znaczy tam mamy i ślady wycinania, rąbania parku przy jednym z pałaców w 1918 roku. I mamy w czasie rewolucji, no a z drugiej strony mamy tam wspomnienia, które zresztą później wracają w Pannach z Wilka, ostrzału ukraińskiej wsi przez, czy pacyfikacji polskiej wsi, ukraińskiej wsi, przepraszam bardzo, przez Wojsko Polskie w 1920. Niesłychanie ryzykowne, niesłychanie
trudne i ryzykowne tematy. I Iwaszkiewicz zasługuje na, myślę, że bardzo, bardzo wiele uznania ze względu na to, że udało mu się o tym pisać. To ja nawet może ad vocem powiem, że Iwaszkiewicz sam do tej wsi strzelał. I potem już nie strzelał nigdy do nikogo. Strzelał tylko w czasie I wojny jako członek takich polskich oddziałów sformowanych u boku Austriaków, które miały dbać o status quo majątkowe polskich majątków, polskich ziemian tam właśnie na terenach obecnej Ukrainy i szybko zdał sobie sprawę, że jest używany do czegoś, co nie wzbudza jego entuzjazmu. I potem motyw szrapnela, który został wystrzelony przez niego do ukraińskiej wsi, będzie wracał jakoś w jego życiu i tak głęboko pacyfistycznie to potraktował. Ale jeśli Robert zgodziłby się oddać mi głos na moment, bo tutaj tak według tej naszej dynamiki jest teraz czas na jego wypowiedź, to ja bardzo chętnie wróciłbym na chwilkę do pewnej rzeczy, o której powiedziała pani profesor Nasiłowska. Czy mógłbym? Tak, Radku, bardzo proszę. Bardzo dziękuję, bo chciałbym wrócić do tego wieczoru okupacyjnego, bo mam wrażenie, że troszeczkę odchodzimy od niego już, a rzeczywiście tutaj dzieją się rzeczy ważne i warto to jest jakoś spuentować. Z pewnością Iwaszkiewicz w tym 42, 43, 44 był odbierany jako taki głos zachowawczy, głos kogoś, kto tłumaczy, że nie warto. I myślę, że on sam był troszeczkę rozdarty w tym, bo z pewnością on tłumaczył tym młodym ludziom, którzy rwali się do czynu, że czeka ich gorycz, czeka ich rozczarowanie, że nie będą w stanie zrealizować tej roli, której pragną, ale mam wrażenie, że nie mówił im nie idźcie w ten sposób, tylko mówił im bądźcie przygotowani na to, że będzie zupełnie inaczej. I o tym właściwie są jego wszystkie okupacyjne utwory, bo i Matka Joanna od Aniołów, i Stara Cegielnia na różne sposoby mówią, że będzie inaczej, skończy się inaczej. Ale też mam wrażenie, że Iwaszkiewicz przeżył bardzo ciekawą ewolucję. On przeżył ewolucję nie od tego zwolennika czynu, piewcy heroizmu, bohaterstwa, indywidualnej ofiary, do kogoś, kto jest pesymistą i kimś takim, kto mówi, że nie warto, tylko właściwie troszeczkę odwrotnie. I symbolem tej ewolucji jest takie bardzo interesujące opowiadanie Iwaszkiewicza Noc czerwcowa i to, co się stało z tym opowiadaniem pod koniec życia pisarza. To opowiadanie z przełomu lat 60. i 70., zresztą osnute na dokumentach z rodzinnego archiwum Zygmunta Mycielskiego, opowiadanie o ziemiance, której mąż w ramach represji po powstaniu styczniowym zostaje skazany na zsyłkę na Sybir i ona przygotowuje się do tego, aby z nim pojechać, ale tam się zjawia taki rosyjski oficer, zrusyfikowany Polak i ona odwołuje ten wyjazd, rozwodzi się z mężem, zostaje z tym Rosjaninem w majątku. I to opowiadanie czytało się zawsze tak, że oto Iwaszkiewicz mówi, życie wygrywa, pragnienie życia,
To ma sens. Nie ma sensu cierpienie, nie ma sensu dobrowolne szukanie cierpienia. To nikomu nie przysporzy niczego. Trzeba przyjmować życie. Trzeba żyć. Zresztą tam nawet jedna z postaci w Nocy Czerwcowej mówi tak, wypowiada taką frazę, no wszystko mija, ale przecież może mijać przyjemniej, a może mijać mniej przyjemnie, no to trzeba, żeby minęło przyjemnie. I taka mniej więcej była wymowa tego opowiadania i wszyscy uważali, że ona jest bardzo spójna z tym, co Iwaszkiewicz myśli, a nawet co swoim życiem, że tak powiem, reprezentuje. I oto Andrzej Wajda wymyślił, że to opowiadanie przeniesie na scenę i poprosił Iwaszkiewicza o to, żeby on zaadaptował to w taki utwór dramatyczny z dialogami. I Iwaszkiewicz pod koniec życia powiedział, że on to zrobi, ale właściwie to tak jeszcze dopisze jeden akt. I dopisał taki akt, w którym... Już to wszystko się stało, co się stało w Nocy Czerwcowej. Minęło kilkanaście lat i do tego dworu, w którym ta ziemianka ze swoim nowym mężem mieszkała, wraca dawny jego właściciel, czyli ten mąż, wraca z Syberii. Wraca, bo przeżył, bo żył tak jak trzeba, wraca z takim poczuciem, że się zachował właściwie i w żadnym wypadku nie jest ofiarą historii. Jest po prostu kimś, kto wytrzymał. Wraca i widzi bardzo nieszczęśliwych ludzi, których życie się nie ułożyło, którzy niepotrzebnie, mam na myśli jego żonę, niepotrzebnie uciekli od cierpienia, którzy się nie sprawdzili. I nagle ten stary Iwaszkiewicz, mówię stary, bo to jest jeden w ogóle z ostatnich jego utworów de facto, patrzy na historię i na rolę człowieka w historii zupełnie inaczej. Właśnie nie antyheroicznie, nie zalecając człowiekowi jakąś ochronę tego małego, ale pewnego własnego życia, tylko zalecając to, aby wobec wyzwań historii potrafił zachować się. Ale też pamiętał, że to nie będzie tak, że on ma jakieś znaczenie. I jego trud, jego cierpienie, jego ofiara ma jakieś znaczenie. Ono ma znaczenie tylko i wyłącznie dla niego, tylko i wyłącznie subiektywne. Może dać mu poczucie sensu i dać mu poczucie tak właściwie zrealizowanej pewnej misji życiowej. To już jest jak ziarno tego, jest już w różnych innych utworach Iwaszkiewicza. Ziarno tego, co się potem pojawiło w tej Nocy Czerwcowej. Ja jeszcze wspomnę, już tak kończąc, przepraszam, tę dość długą wypowiedź, wspomnę o takim niezwykłym fragmencie Sławy i Chwały. Trzeciego tomu Sławy i Chwały, takim fragmencie, który jest właściwie epilogiem tej powieści. Tam to wszystko się już dzieje po wojnie, do kraju wraca jeden z syn jednej z bohaterek, który spędził wojnę walcząc w RAF-ie, pilot RAF-u wraca do Polski, dostaje taki list testamentarny napisany przez swojego wuja, jednego z głównych bohaterów powieści i ten wuj Janusz Myszyński pisze w liście do swojego siostrzeńca: niech ci to pozwoli wrócić do ojczyzny, pamiętaj, władcy przemijają.
To jest też niezwykłe, że Iwaszkiewiczowi pozwolono to wydrukować, ale to się gdzieś zgubiło w tej wielkiej powieści. Władcy przemijają. To jest jakaś definicja historii. Historia jest o tym, że władcy przemijają. I to jest opowieść o tym, jak przemijają władcy. Nie tylko o tym, że ludzie czą, że ludzie się rozczarowują, ale na szczęście również o tym, że władcy przemijają. I z tą świadomością można sobie ułożyć życie na tej Syberii. I też wiedząc, że i Syberia przeminie, i Syberia się kończy. Chyba, że się nie skończy, ale to jest taka rzecz, którą myślę, że warto jest, którą warto jest zauważyć, bo też jakoś troszeczkę polemizuje z tym takim stereotypowym spojrzeniem na Iwaszkiewicza, jako na takiego piewcę zgody z historią, jakiegoś takiego pogodzenia i tego po prostu, że człowiek nic nie może, więc warto sobie dać spokój ze wszystkimi działaniami. Dziękuję bardzo. Przepraszam, trochę się zapadłem w fotel. Dobrze, ja nie wiem, czy mieć już od razu pytanie do Roberta Papieskiego, czy też pozwolić na nawiązanie do wątków, które się tu pojawiły. Pozwolić, tak. Pozwolę sobie połapać te wątki, które już się pojawiły i może je też połączyć. Zacznę od tego nieszczęsnego munduru górnika, który postaram się połączyć też z tym tematem, o którym mówimy. Z rozmowy z Marią Iwaszkiewicz, córką Jarosława, dowiedziałem się, że tak jak powiedziała pani profesor Nasiłowska, był to żart Iwaszkiewicza. On dostał ten mundur galowy górnika od takiej delegacji górników, która przybyła na zjazd Związku Literatów Polskich w Katowicach w 1978 roku. Tam podarowano Iwaszkiewiczowi ten mundur. Iwaszkiewicz przywiózł go na stawisko, przymierzył i potem schodził po schodach z sypialni na dół do pokoju stołowego. Przy stole siedziała Maria Iwaszkiewicz, Anna Iwaszkiewiczowa, żona Jarosława i sekretarz Iwaszkiewicza Szymon Piotrowski. Iwaszkiewicz, kiedy schodził, rzucił tak właśnie żartem, że kiedy umrę, to pochowajcie mnie w tym mundurze. Wszyscy się roześmiali. Dla wszystkich było to oczywiste, że to jest żart. Ale kiedy mniej więcej półtora roku później Iwaszkiewicz umarł, Szymon Piotrowski zawiózł do Kostnicy właśnie ten mundur górnika i tam Iwaszkiewicza tak ubrano i już w nim pozostał i został pochowany. To też jest ta ironia losu, ironia historii jednostkowej, bo nie tylko można mówić o ironii, mówiąc właśnie też za profesor Marią Janion, o ironii historii jakiegoś narodu, wspólnoty, ale też tutaj był przykład na ironię historii poszczególnego życia. Ktoś wypowiada żartem nieopatrznie pewne słowa, one zostają źle zrozumiane i dzieje się coś, myślę, na co Iwaszkiewicz nie miałby tak naprawdę ochoty. A wracając do wypowiedzi Radka, za którą bardzo mu dziękuję, to znaczy dwie rzeczy tam chciałbym jeszcze wydobyć, tak bardziej na jaw. To, co Radek powiedział o tej trylogii, niejako zapisanej, czy czasach trylogii, zapisanej w jakiejś takiej pamięci, nawet jednostkowej, nie tylko zbiorowej Iwaszkiewicza, bo Iwaszkiewicz na samym początku książki moich wspomnień pisze, że ponieważ urodził się jako późne dziecko swoich rodziców i ponieważ urodził się w takim zapadłym kącie Ukrainy, jaką to nazywa, to w dzieciństwie miał możliwość
posmakować, poznać czasy właśnie jeszcze sięgające do dawnej Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Więc miał w sobie XVII, XVIII, XIX wiek, a potem z siłą rzeczy w sposób naturalny XX. Więc ta pamięć nawet jednostkowa Iwaszkiewicza dzięki takiemu właśnie splotowi jest ogromna. I to, co Państwo powiedzieli o tym, no, takim Iwaszkiewiczu jako człowieku historycznym, tutaj znajduje to potwierdzenie. Też chciałbym nawiązać do tego, co Radek powiedział o Wiśle, bo no, rzeka to też jest takie wyrażenie rzeka czasu i tu chyba też objawia się jakiś taki jedna z głębokich cech Iwaszkiewicza. Ta próba czy marzenie, plan uregulowania Wisły jest zarazem jakąś próbą uregulowania w ogóle historii, no w tym przypadku Polski. Ale teraz po co regulować? Tu wrócę do tego opowiadania z psem, o którym już mówiłem. W innym momencie rozmowy Iwaszkiewicza, bo on jest bohaterem tego utworu, z tym dziwnym mężczyzną, padają takie słowa, że ze strony mężczyzny, że dobra sztuka, jeszcze inaczej, on zaczyna w ten sposób, że kiedy patrzy na dobry obraz, to słyszy wycie. Co to znaczy, pyta Iwaszkiewicz? To znaczy, że dobra sztuka bierze się ze strachu. Bierze się ze strachu przed życiem i przed śmiercią. Bo ten strach jest zawsze związany z tym, czego nie wiemy, co przyniesie nam i życie, i śmierć. Strach jest zawsze strachem przed niewiadomym. I tu pozwolę sobie z kolei przejść do jeszcze innego opowiadania Iwaszkiewicza, do Anny Gracji, gdzie główny bohater ma wrażenie, ma poczucie triumfu nad losem, triumfu nad wrażeniem w momencie, kiedy się z ukochaną kobietą. Doznaje pewien czas takiego lęku przed własnym życiem, przed losem. A tutaj ma, tak jak powiedziałem, takie wrażenie, że wreszcie odnosi triumf nad przeznaczeniem. W podróży poślubnej jadą samochodem, następuje wypadek i ta jego ukochana kobieta ginie. I tu następuje znowu ta ironia, o której przed chwilą mówiłem, tego życia. Ktoś, kto myśli, że wreszcie będzie szczęśliwy, chwilę potem jest rozpaczliwie nieszczęśliwy. I to opowiadanie kończy się samotnym rozmyślaniem głównego bohatera w pustym pokoju, ale on w pewnym momencie czuje, że ten pokój nie jest pusty, że w tym pokoju jest inna postać, niezmiernie silna, potężna, którą można by identyfikować z diabłem. I tu dochodzimy do jeszcze jednego tematu czy wątku Iwaszkiewiczowskiego, również związanego z historią, historią poszczególnego życia ludzkiego, z historią życia, z historią konkretnego. Jest, czy bywa tak, że wszelkie plany, wszelkie działania, wszelkie czyny przeobrażają się w swoje przeciwieństwo wskutek interwencji siły zewnętrznej. Czy my ją mianem diabła, czy innym, ale jest to jakaś siła z zewnątrz albo siłą mitu, o czym też wielokrotnie pisała profesor Maria Janion. Jest to zawsze jakaś siła zewnętrzna, potężniejsza od człowieka, która niweczy plany i burzy szczęście ludzkie lub jakieś wspólnoty. Tu też nawiążę do jeszcze jednego wątku, który się pojawił, o którym właśnie wspomniał Radosław. To jest bardzo ważne, co powiedział Radosław, mówiąc też o Nocowej. Mianowicie w jednym z felietonów listów do Felicji, Iwaszkiewicz pisząc o
w zbiorze opowiadań Wojciecha Żukrowskiego Z kraju milczenia pisze, że no, bohaterstwo takie jest zawsze ściśle związane z utylitaryzmem, z czymś, co jest społecznie użyteczne. Nazywamy bohatera bohaterem tego, kto dokonuje rzeczy niemożliwej czy bardzo trudnej z narażeniem życia, ale jednocześnie przynosi to korzyść zbiorowości, do której należy. Waszkiewicz tam pisze dalej, że jakby stawia pytanie, czy neguje nawet tak rozumiane bohaterstwo i można jeszcze inaczej na to spojrzeć. To znaczy, my mówimy o historii, staramy się o niej mówić tutaj i to jest zawsze punkt wyjścia takiej rozmowy związany jest z takim oto planem, że to człowiek jest dla historii. Wartością nadrzędną, czy kategorią nadrzędną jest historia, jest zbiorowość, a jednostka jest wplątana w historię i rozpatrujemy życie ludzkie wobec historii. Życie ludzkie jest podporządkowane w tym momencie historii, ma służyć historii i to jest punkt wyjścia. Natomiast Waszkiewicz odwraca ten porządek w tym felietonie i można powiedzieć tak, a może to historia jest dla człowieka, nie człowiek dla historii. I tym samym to, co Radek powiedział, to tylko po prostu bardziej jakoś zaakcentuję. I może jest tak, że każde wydarzenie historyczne jest próbą dla jednostki. I bohaterstwo jest związane ściśle, tak jak właśnie powiedział też Radek, subiektywnie z konkretnym życiem ludzkim. I bohaterstwo, pisze Waszkiewicz w tym felietonie, jest osobistym zbawieniem. I tu chodzi bardziej o osobiste zbawienie w przypadku zmagań człowieka z historią, a nie o to, żeby na historię wpłynąć. Bo dla Waszkiewicza było oczywiste, że nie da się wpłynąć na historię. Ale też nie o to chodzi, jak ja rozumiem Waszkiewicza. Nie o to chodzi, żeby wpływać na historię, tylko żeby poprzez zmaganie się z historią, z wydarzeniami historycznymi, wpływać na samego siebie, budować siebie, a nawet stwarzać czy zapewniać sobie osobiste zbawienie. Bardzo dziękuję. To wszystko jest bardzo mocne, chociaż ja się jednak trochę nie do końca zgadzam, bo to wszystko jest prawda, ale jednak w tych wypowiedziach bardzo taka indywidualistyczna perspektywa została zarysowana. Bo sam Waszkiewicz dokładnie w tym samym felietonie, o którym przed chwilą mówiłem, pisze, że to jest właśnie zdanie indywidualisty. Tak sam siebie określa. Jako właśnie indywidualista. Jasne, ale ja bym chciał się jednak upomnieć o gospodarską stronę. Stronę osobowości, działalności i myślenia Waszkiewicza. Mi się wydaje, że to... I wydaje mi się, że ona jakoś powinna jednak być zintegrowana z tym, bo owszem, to gospodarzenie może jest, no właśnie, w jakim wymiarze jest daremne, a w jakim nie jest daremne, bo jednak z mojej winy być może uczepiliśmy się tej uregulowania nieregulowalnej Wisły, ale jednak Waszkiewicz miał dużo spełnialnych oczekiwań, planów i przedsięwzięć, planów względem różnych rzeczywistości. Nie wiem. Tak, to jest właściwie pytanie o granice ludzkiej wolności rozumianej jako zgodność woli z tym, co się dzieje, prawda? Jeżeli ja pomyślę sobie, że chciałbym teraz podnieść rękę i to robię i tu jest zgodność. Więc zadałeś to pytanie tak, no, w tym najbliższym otoczeniu, w najbliższej przestrzeni, w najbliższym czasie
danym Iwaszkiewiczowi, czyli w stawisku, gdzie mieszkał i którym jakoś gospodarzył. I w jakimś planie bliskim czasowo oczywiście był sprawczy, czyli to, co zamierzył, się stawało. I to stawisko do pewnego momentu całkiem dobrze prosperowało swoisty przez Adama, wtedy był, oni też się zmieniali. Więc oczywiście tak rozumiane gospodarzenie Iwaszkiewicza i tak rozumiany, bo Iwaszkiewicz też był gospodarzem, to znowu Miłosz tak określił Iwaszkiewicza, że Iwaszkiewicz jest gospodarzem polskiej poezji, jako prezes Związku Literatów Polskich. Więc mu na tych obydwu gospodarstwach całkiem nieźle szło, mówiąc kolokwialnie, bo to było jakoś przewidywalne i dawało się tym kierować i stawiskiem, i oszuć dużo trudniej Związku Literatów Polskich. Ale to było przed tą granicą, kiedy jest w stanie myśleć, zaplanować coś i to zrobić, ale jest gdzieś granica i to już myślę jest tą granicą, jakieś takie ostatecznie, czy ostatecznienia, jeżeli można użyć liczby mnogiej tutaj, chodzi o jednostkowy ludzki los lub los narodu. Tu jednostka czy wola ludzka niewiele może. Wiele się w życiach innym, również w moim, wyznaczyć takie granice, gdzie do którego momentu możemy, a od którego już to po prostu jest niemożliwe, żeby wpłynąć na to. To taki nie, ja komentarz. Ja po prostu myślę, że że Iwaszkiewicz jako gospodarz polskiej poezji to jest niezwykle, niezwykle ważna rola i takiej odpowiedzialności za tworzenie wspólnej rzeczywistości jest trochę mało. W tym sensie poczucie daremności wszystkich prac jest czasem, mam wrażenie, w narodzie zbyt duże i chciałem jednak upomnieć się, zwłaszcza, że po raz kolejny odwołuję się do tego, że debata jest prowadzona z Zamku Królewskiego, z pewnego jednak próby jakby zmaterializowania, utrwalenia wspólnej pracy i przezwyciężenia losu. Więc czuję, że jestem niejako zobligowany do tego, żeby tej gospodarskiej roli Iwaszkiewicza również bronić i się upomnieć o nią dzisiaj. A z drugiej strony, żeby również bronić jego ludowości, bo jak powiedziałem, jakby ten nieszczęsny żart wcale mi się wydaje, że to fajnie, że na taką ironię życiową nawet Iwaszkiewicza było stać, bo mało kogo, tak samo jak na jego książęcą gospodarskość, mało kogo było w Polsce i mało kogo jest również stać. Ja chciałem jeszcze zadać obiecane pytanie, czy przeczytać obiecane pytanie o psach wszystkim z Państwa, bo wydaje mi się jednak, że ono jest bardzo na temat, zwłaszcza jak myślałem o tych właśnie kwestiach stosunku pracy w kulturze, czy stosunku historii do daremności różnych prób
jednostkowych i co oznacza, co miałaby oznaczać ta. No dobrze, więc tak, w późnych wierszach Iwaszkiewicza psy są ważne. To bardzo zwraca uwagę. I inne zwierzęta, chyba ptaki przede wszystkim. Psy nie tworzą królestw. Są więc ewangeliczne. Ewangelia potępia królestwa. Czy psy mają kulturę? Pewnie przydałoby się czasem, żeby miały więcej kultury, ale tak, oczywiście mają jakieś formy kultury. Mają. A Iwaszkiewicz w tych wierszach właśnie pokazuje jako świadków historii i jako mieszkańców różnych miast, na przykład włoskich, na przykład Sieny. Czy psom Iwaszkiewicza potrzebna jest Siena i katedry, czy też jest to dla nich tylko dopustem, czymś, co im się przydarza, co zastają? Mieszkają w Sienie i włóczą się koło tych katedr, więc jest im potrzebna. Katedry są im potrzebne. Ale co ta potrzeba psia wobec pracy w kulturze miałaby znaczyć? Oddaję głos, to będzie ostatnia runda, więc oddałbym głos pani profesor Annie Nasiłowskiej i dalej. No cóż, ja chyba interpretowałam kiedyś ten wiersz o psach włoskich i oczywiście to jest refleks jakiejś realnej sytuacji, która się zdarzyła, spotkał jakiegoś psa, ale on się z nim głęboko utożsamił. To jest pies chory. Śpiewnik włoski Iwaszkiewicza to jest tom mówiący o chyba najgłębszym takim kryzysie. To zresztą jest dziwne, ale jak się poznaje drogę twórczą, życiową ludzi, którzy są wielkimi postaciami dla nas przede wszystkim, po jakimś czasie z takimi znakami, och, to jest wielki Iwaszkiewicz, to widać, ile razy oni wątpili w siebie. To utożsamienie się z chorą suką. To jest utożsamienie się wręcz takie z animą, która jest w postaci no, umierającej. To jest trochę chrystologiczne, trochę takie spojrzenie na po prostu wielkie rany egzystencji, nieskrywane przez zwyczaje człowieka, którego przeniesiono by gdzieś tam, żeby go nie oglądać w takim stanie. Ja mogę teraz. Bardzo się cieszę, że pani profesor w ten sposób skomentowała ten wiersz. Mogę zażartować, że pan Aleksander Temkin znajduje się w Zamku Królewskim, Robert Papieski w gabinecie Iwaszkiewicza w Stawisku. Im nie wypada być pesymistami. Oni muszą mówić o tym, jak wiele się udało, a my we własnych domach możemy troszeczkę zobaczyć Iwaszkiewicza mrocznego. Więc to jest też ten Iwaszkiewicz cierpiący razem z całym stworzeniem w tym wierszu. Natomiast co psom daje Siena? Ja myślę, że u niego są takie znaki pewnej wspólnoty niezrozumienia. Wydaje mi się, że to jest coś takiego tutaj bardzo ważnego. On napisał taki wiersz Staorminy, zadedykowany Pawłowi Hercowi z takim motywem jaszczurki, która jest gdzieś tam na ruinach antycznych w Taorminie. I to nie jest jakiś ważny wiersz, dobry. On się właściwie sprowadza do takiej konstatacji. Jaszczurka sobie tam mieszka, czy ona wie, gdzie jest? No nie wie, gdzie jest. A my wiemy, gdzie jesteśmy?
Też nie wiemy, gdzie jesteśmy. Więc psy nie wiedzą, co to jest Siena, ale my też nie wiemy, co to jest świat. I to jest coś, co nas z nimi łączy. Psy nie rozumieją różnych rzeczy, ale my też nie rozumiemy. Udajemy, że rozumiemy. Mamy bardzo mały horyzont zrozumienia świata. To jest właśnie w nas bardzo psie. Przepraszam za ten pesymistyczny wątek, ale właśnie pozwalam sobie tak na zasadzie prywatności. Tak, tak, a ja się rozglądam po sali tronowej, patrzę na Hugo Kłątaja, który tworzył, odzyskiwał język polski. Chyba po tej stronie Stanisław Małachowski wisi, tak mi się wydaje. No i jednak jakoś chciałbym w ostatnich minutach pobronić pracy w kulturze mocniej, ale oddaję głos Robertowi Papieskiemu. Może ja znowu nawiążę do życia Iwaszkiewicza i do jego prawdziwych psów. Ukochanym psem Iwaszkiewicza był Tropek. Tropek miał syna Migdała i kiedyś Iwaszkiewicz, już kiedy Tropek nie żył, powiedział do Migdała tak: bardzo kochałem twojego ojca. Ciebie też kocham, ale tak zwyczajnie, jak psa. Może tyle na ten temat. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, będę długo nad tym myślał. Za miesiąc prawdopodobnie będziemy rozmawiać o Brzozowskim i w związku z tym pewnie niektóre z tych tematów jakoś w innej konfiguracji się pojawią. A ja dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy byli z nami i naszym słuchaczom, słuchaczkom, pani profesor Annie Nasiłowskiej, Robertowi Papieskiemu, Radosławowi Romaniukowi. Było to dla mnie duże przeżycie. Bardzo dziękuję.